Witajcie. Prawie rok minął, odkąd kupiliśmy glebogryzarkę Weima Diesel. Dziś nastał dzień, kiedy montujemy oryginalnie dołączoną glebogryzarkę do tejże maszyny. Myśmy dokupili drugą glebogryzarkę, ponieważ nie doczytaliśmy, że ta maszyna już zawiera ją. Tak w opisie było dla nas niezrozumiałe. Dobrze zrobiliśmy, że dokupiliśmy tą drugą, ponieważ ta, którą w tym filmie montujemy, jest płytka, rzeczywiście płycej. I teraz jak powiedzieć orze, glebogryzuje grunt, niż ta, którą dokupiliśmy. To był dobry wybór, żeśmy dokupili tamtą. Mąż stwierdził, że tą, którą w tym filmie montuje, będzie dobra na lżejszą glebę i na pewno na zaoranie, przysypanie wysianego poplonu czy też przedplonu. Film ten długi jest, ale proszę nastawić prędkość, tak szybszą odtwarzania. Wiem też, że są osoby, ja też do nich należę, że jak kupują jakiś sprzęt, mają zamiar kupić, to szukają informacji, oglądają filmiki, na przykład jak skręca dany sprzęt, jak cofa, czy ora do tyłu. Tym samym, kto ma chęć, niech obejrzy cały, zobaczy, jak zachowuje się na bardzo zarośniętym gruncie. Chaszcze, totalne chaszcze. Dzięki pozyskaniu kawałka ziemi wśród tego sadu naszego małego będę mogła posadzić kwiatuchy. Czyli powiększa mi się teren troszeczkę. Posiadamy jeszcze jeden dokupiony osprzęt, którego nie używaliśmy, a jest to pług jednoskibowy. Też jak przyjdzie pora użycia go, to zrobimy filmik i zobaczycie Państwo, jak zachowuje się pług jednoskibowy na naszej ziemi, dosyć gliniastej. Ponadto zapraszam zainteresowane osoby tego typu sprzętem. Niekoniecznie musi być marki Weima, jest wiele innych, do playlisty, którą utworzyłam z tą właśnie maszyną. Tam są filmiki, wszystkie, tak mi się wydaje, chyba 5-6, gdzie używamy tą maszynę, gdzie składamy, jak przyjeżdża. Zapraszam zatem do oglądania. Witajcie, nadszedł dzień, kiedy składamy oryginalną glebogryzarkę, która była dołączona do sprzętu, który zakupiliśmy w zeszłym roku, do Weimy. A myśmy nie doczytali, co wchodzi w skład glebogryzarki, tak? Myśleliśmy, że to jest sama machina na kołach i żeśmy dokupili drugą. A można było w zamian za to kupić na przykład kosiarkę czy odśnieżarkę do podczepienia, bo też takie są opcje. Ale jest dosyć skomplikowane to składanie. Panowie tutaj próbują, męczą się. Noży chyba jest ze 40, tak? No, jest rana. Rana, rana, oj, rana. Jest instrukcja, owszem, po niemiecku. Nie, jest po polsku, tam jest. A, jest po polsku, a jest, jest. Nie ma składania, tylko jest rysunek. Aha, i jest trudno. To jest tylko przewodnik z obrazkami, tam nie ma żadnej instrukcji. No, to bardzo pobieżne, poglądowe. Zobaczymy, jak będzie orała, wgryzała się w ziemię, czy lepiej od... To nie jest pług. No wiem, że nie jest pług, to jak to powiedzieć inaczej? Jak będzie orała, jak będzie gryzła glebę? Chyba tak. Będzie przeżuwała glebę. Grybogryzałka. Dużo zostało jeszcze? A gdzie jest reszta elementów? A, w tym dużym. Tu są elementy, które można co zrobić? Większe i mniejsze, większy i mniejszy rozstaw, wężej, tak? Wężej i szerzej. Aha. Glebogryzować. Glebogryzować, czyli to coś się wyciąga, poszerza, pomniejsza. Do środka, tak jak, o, tak jak teraz. To będzie tak.
teraz lewe. Aha, drogi, to lewe. Jeszcze lewe, prawe. Lewe, prawe. Zostały złożone elementy i teraz tak, jedna część mierzy no 70 cm. Tu jest przerwa. Drugie ma też 70 cm, a przerwa jest po to, by to zmieściło się pomiędzy te dwa elementy, które zostały złożone. I teraz na kołach wyjeżdżamy na działkę. Zostaną koła zdemontowane i zamontowana ta część i ta część. Można też, zdaje się, tak? Jedną z części tylko? No, trzy. Tu się jedna rozkręca, dwa zostają te dwa. A tu są pojedyncze. Teraz jedno rozkręcamy, bo będzie tam za szeroko i nie będzie jak robić. Aha. Okej. Okay. Ciężko wychodzi, leciutko. I z drugiego również musi być równowaga. Czyli odjęcie jednego elementu dało nam 5 cm. Tu są zakrzywione te ostrza. I zabezpieczamy, żeby nie zgubiły się elementy. Zaznaczona lewa strona na pomarańczowo. Pokaż. Czyli lewą stronę. A czym się różni ta lewa od prawej? Muszą noże być w odpowiednią stronę. To czekaj, pokażesz mi. Czyli tu mamy lewą stronę i tak wyglądają noże. W tą stronę bardziej pokażę niż opowiem, a tu mamy ku prawej i tutaj element do podłożenia, gdy zdejmiemy koła, by się nie przewrócił. I teraz wyjeżdżamy, znowu trzeba sobie przypomnieć, co się robiło, w której kolejności. Chyba się nigdy nie nauczymy. Za rzadko się używa, tak. Dobra, dojdź. Coś chyba przełączyć trzeba. I za trzecim razem udało się.
ciekawe, czy będzie łatwo zdemontować te koła teraz. Nie przewróci. Wyjmuję zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Prościzna. No proszę, a widzisz i teraz trzeba... A co? Ja byś tu przesunęła, to by się to nie zmieściło, nie rozumiesz? Gdzie tu jest to, co położyłem? Spadło. Zrzuciłaś nic. Spadło. O, widzisz, poleciało. O, to miałam na myśli. Trzymaj tam. To ciężkie jest, czekaj. Dobra, teraz śrubkę wpychamy. Już? Zabezpieczone jest. Oj, leci. Dobra, dobra. Zostań. To już może. Ale ciężkie to jest strasznie. Dobra, i już zabieramy ten kloc. Nie do końca. I znowu zabezpieczenie zdejmujemy. Ale co prosto? Ciekawe właśnie, czy to taki będzie prosty. To jest tak prosty demontaż rzeczywiście, żeby to było dobrze. Żeby nam no, się... No, przecież rolnicze rzeczy muszą być proste. No niby tak. Dobra. To jest takie proste wszystko. Ale łatwe, wystarczy siłę mieć. Tutaj wyżej deseczkę. Trzymaj, żebyś nie przewróciło. Ja nie mam siły trzymać. Dobra, zdjęte, zdjęte. Spasować trzeba otwory. No i super. O! Dobra, wyciągam. Jedno mam. Dobra, już. Już za pierwszym razem. Nóżka z przodu. Co jeszcze może być za głęboko? A, rozumiem. No to nic, przetestujemy. To pierwszy raz przy tym sprzęcie oryginalnie dołączonym. Za płytko! Tyle co nic! 5 centymetrów! Bardzo sucho jest.
folię. O, głęboko, bardzo głęboko. Trzeba wyłączyć. Tak, bo nam tą... Na razie wydaje się, że chyba głębiej orze, że tak powiem, jak glebogryzuje, niż tamta, którą dokupiliśmy. Ale to może być złudne, ponieważ tu są chaszcze. Tu po prostu rosło zielsko, jest to, co widać tego typu. Nie wiem, czy tego nie trzeba jeszcze opuścić, czy tam do góry wziąć. To jakoś tak wokół derenia może bardziej. Tu coś przestawiliśmy o jedną dziurkę. Zobaczymy, jakie to działanie będzie. Będzie różnica. Efektu nie ma, tyle że wzruszone zostało i tak po kilka razy. Do przodu. Większy bieg chyba. Czyli po pierwszym razie nie ma prawie że efektu. Natomiast tu już widać. Zobacz! Już jest różnica. Wjeżdżamy drugi raz. Zakopują się. Ziemia jest dosyć gliniasta. Do tyłu.
tak dalej, i tak dalej. Po prostu wymaga to kilkakrotnego zrobienia. Mamy pod skosem, gdyż tam jest miedza, a tu, czyli jest wyżej, a tu jest niżej. I na szybszym biegu. Teren jadalny, pełni kwitnienia, dziki. Może tym samym tą czynnością spowodujemy, że będzie mniej ślimaków, które są w uśpieniu teraz. Krótkie podsumowanie, tak ogólnie. Ta część, która była dedykowana do tego sprzętu oryginalnie, do tego rodzaju gleby nie nadaje się. Tym dobrze będzie na przykład wysiane żyto. Za jakby orać, tak, przyrzucić. Ale na ten rodzaj gleby się nie nadaje. Lepsza jest ta, którą dokupiliśmy. To na naszym typie gleby. Montujemy teraz koła, zabezpieczamy. No, opuść na koło. No to się wygnął teraz. Dobre. Nie, nic się nie wygnie. Druga strona, demontaż.
Dobrze, wcelowało się. Daj te klucze tutaj, tej kombinerki. Montujemy z powrotem tą, którą dokupiliśmy. Trzymaj. Bo to zobacz, tu musi wejść, tu, to.